Jeżeli chcecie kupić tanie końce przez PST, serdecznie Was zapraszam do FIFA Shop. Jeżeli podacie hasło Kamyk, to dostaniecie 5% końców więcej. Polecam. Siemanko, z tej strony Kamyk, witam Was w kolejnym odcinku Kariery Kamyka. Naprawdę lubicie tą serię, ponad 50 tysięcy wyświetleń na pierwszym odcinku. No i chciałbym, żebyście co epizod dawali 2000 łapek w górę, wtedy by było naprawdę super, więc jeżeli jeszcze nie kliknąłeś, zrób to teraz. Zapytałem się swojego menadżera, czy te korki różowe, no za dobry początek sezonu, przecież walczy jakieś sytuacje ze Śląskiem, dwie brameczki, które dały nam zwycięstwo i trzy punkty, czy dałoby się załatwić jakieś korki dla mnie nowe. No i menadżer dowiedział się, zapytał się i Nike, i Adidas i powiedzieli tak: jeżeli na Instagramie masz za mały fame, to nie będzie korków. Dlatego muszę wbić 3000 lajków na Instagramie, wtedy będą dopiero korki nowe. No i tutaj prośba do Was, jeżeli wbijecie 3000 lajków, 3000 followersów na Instagramie, no to wtedy będą koreczki nowe, także wszystko zależy od Was, czy będę miał te korki, czy nie. Chciałbym jakieś, zobaczymy jeszcze jaka firma się zgłosi, no ale 3000 followersów na Instagramie musi być, link macie na dole, no i zobaczymy co wtedy. Niemniej jednak przechodzimy dalej, kolejny tydzień i mamy mecz z Lechią Gdańsk, niedzielny mecz z Lechią Gdańsk i zobaczymy, kto wyjdzie z niego zwycięsko. Zaczynamy. Pierwszy gwizdek, zaczynam na szpicy. Różowe koreczki, lecimy. Tak, Fred, dawaj do mnie. Kamyk, dośrodkowanie, nie ma bramki. Ależ dobrze mogło się to zacząć. Dobre dośrodkowanie, no mogłem tam powalczyć. Powalczyłem, ale niestety nie strzeliliśmy bramki. Babiarz, dobrze, do mnie. No ja muszę tutaj odegrać do babiarza, chciałem, widziałem, czułem go za sobą, ale niestety nie znalazłem dobrego podania, no nie wychodzi mi ten początek spotkania zbyt dobrze. Teraz znowu przejęcie, babiarz, zagraj do mnie, spokojnie, ja odkręcę dobrą piłę, nie, no fatalny początek spotkania w moim wykonaniu. Dobrze, zagranie do mnie na skrzydło, omijam, to chyba nie jest Wawrzyniak, bo tak łatwo by się Wawrzyniak dał, no ale teraz Wawrzyniak wślizgiem, to był właśnie Wawrzyniak, przeczyścił tam, ale teraz my możemy to dobrze rozwiązać, jeżeli dobrze to rozwiążemy, to może być z tego dobra akcja, odegraj do mnie, Fryc, dośrodkowanie, ale nic z tego nie było, jeszcze przejmuje Ziajka, Ziajka na lewej stronie, spróbuję tutaj gdzieś wbiec, pokazać się, Ziajka, do mnie zagraj, tak jest, Kamyk, ależ fatalnie, no to spotkanie mi nie wychodzi, potrzebuję nowych butów. Zagraj do mnie, Kamyk? Nie, no nie dogonię, naprawdę buty mnie cisną tak wpięty, że to ciężko. Koniec pierwszej połowy, 0-0, no w akcji to tam niewiele było, o ile jakakolwiek była ta jedna moja może. No ale 0-0, musimy coś strzelić. Ależ tak wypuścił mnie Kamyk. Kamyk ma teraz doskonałą sytuację. No, gdzieś jakaś pomoc potrzebna. Kamyk odpychany i to nawet nie będzie rzut wolnego. Zbyt wolny, zbyt ciężki, zbyt tępy, żeby to strzelić. Ależ no fatalnie. Teraz kolejne podanie i zbyt wolny po raz kolejny Kamyk. No muszę trochę przyspieszenia nabrać. Wszystko przez te złe buty. Chociaż teraz zagranie do mnie. Co zrobię? Wypuszczam, o Boże, no jak co ja gram w ogóle za patologię teraz? Kamyk, halo, do roboty, jesteś fatalny. Fatalny to ty jesteś, następne pytanie proszę. No i teraz akcja Lechii Gdańsk, Gerson i to jest 1-0. Co ja nie wykorzystałem, no to Lechici, bo Lechici to przecież Lech Poznań. Jakkolwiek, nie wiem. Co ja gram? Teraz to fajmu na pewno nie będzie i korków tym bardziej. Kamyk teraz sam indywidualnie. Kamyk z daleka, Kamyk! Nie, dodaj, podaj! Nie ma bramki! Ależ niesamowite! Próba zaskoczenia bramkarza z daleka. Może jeszcze gdzieś tu na główkę. No teraz to musi być coś dobrego. Strzelaj ktoś, nie kończ pan jeszcze. Jeszcze zagranie do przodu. Nie, koniec spotkania, niewykorzystane sytuacje. Się zemściły, 1-0 dla Lechii Gdańsk. No moje celne strzały jeden niby, no ale tak naprawdę moja wina, że to spotkanie nie zakończyło się wynikiem dobrym dla nas. Nie wiem co teraz sponsorzy na to, nie wiem co z butami. Zobaczymy. Musi mi fame wzrosnąć, muszę coś zrobić naprawdę ciekawego, żeby ten fame mi wzrosnął, bo grając tak naprawdę niczego nie ugram. Zobaczmy jakie te spotkania zostały już osiągnięte, także wszystkie cele założone zdobyłem, traf do bramki przynajmniej
Jeden raz udało się, stosunek bramek do strzałów 40%, więc całkiem okej. No a co? Teraz czas na treningi. No i dobra, dwa treningi wykonałem na C, teraz czas pokazać coś wam z treningów i będą to strzały z bliska. No bo tak, wykończenia nie miałem, wykończenia w ogóle, prędkość biegu powinienem zwiększyć, no ale przy moim wzroście, mojej masie, ciężko jest, żeby ten bieg był naprawdę szybki. Dlatego trzeba wykańczyć te akcje z bliska. Jeżeli jakiekolwiek będę miał, muszę 100% wykończenia mieć, dlatego ten trening, no muszę się do niego przyłożyć. Właśnie rozprowadzać piłkę na prawo, na lewo, nisko, wysoko uderzać, właśnie. Nie tak. Wszystko to musi sprawiać, że będę no po prostu tym od wykończenia. To ja mam właśnie niszczyć te akcje na samym końcu, ponieważ jestem tym na szpicy, jestem jedynym napastnikiem w Termalice, który tak gra. No i ten trening musi się zakończyć na A. Dokładnie. Resztę treningów przesymuluję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Symulujmy wszystkie, całą resztę. No i zobaczmy, jakie oceny dostaję. No strzały z bliska to musiało mi wejść. Tutaj mamy podstawowe rzutów wolnych na A, no i ślizgi mi się przynajmniej zwiększyły. Bardzo dobrze, czas na kolejne spotkanie na dziś. Oto moje cele na zbliżający się tydzień. Już pierwszy mecz, gramy z Legią Warszawa, później Jagiellonia, Podbeskidzie na wyjeździe i Krakowia również na wyjeździe. Dzisiaj też gramy również w Warszawie. No a jakie mamy cele? Znowu muszę strzelić jedną bramką. Dokładnie takie same cele jak tydzień temu. Widzę, że menadżer jeszcze we mnie tak nie wierzy, ale to my gramy jako goście w Legii, w Warszawie. Legia Warszawa kontra Termalika Brookbet. Ostatnio zakończył się wynikiem remisowym mecz między dwoma tymi klubami, a jak będzie teraz, Kamyk zrobi różnicę. Blizga do mnie, Kamyk. Kamyk teraz ma dużo miejsca, żeby uderzyć piłkę, ale Lewczuk fantastycznie blokuje to. No muszą moi pomocnicy, moi ludzie, którzy są za mną, szybciej wbiegać w pole karne, pomagać mi w tym polu karnym, bo póki co ja sam no nic nie zwojuję za bardzo. No i muszę mieć taką pomoc, chociaż odegrać 1-2, zagrać cokolwiek takiego. Muszę mieć możliwość zagrać. Teraz Nikolić strzela, ale obok bramki, niecelnie, ale to jedna z pierwszych prób Legii w ogóle w tym spotkaniu. No, na razie nasza obrona spisuje się dosyć dobrze, ale w ataku nic nam to nie przynosi. Fantastyczne zagranie, na lewej stronie jest Jarecki. Jarecki, ja czekam tutaj na coś. O, Jarecki spierdzielił to Ziajka. Jeszcze do mnie, jeszcze Kamyk coś próbuje. No nie wiem, czy to nie był faul, panie sędzio, no złapie się za kolano. Boli strasznie, o jak boli, a sędzia nie reaguje. Muszę wstawać szybko, bo jestem na spalonym. No i niestety nic z tej akcji nie wyszło. No ale to Jarecki wcześniej albo powinien mi odegrać, albo próbować wrzucić. No to takie niezdecydowanie, no to w tym meczu to my nic tak nie ugramy, zwłaszcza z Legią. Trzeba wszystkie okazje wykorzystywać. Kamyk z daleka, Kamyk obok bramki! Ależ to mogło być zaskoczenie, w 86 minucie Kamiński. No niesamowite, dobre uderzenie. Te treningi przynoszą efekty, no i minimalnie piłka mija słupek bramki Legii Warszawa. Dusan Kuciak no naprawdę musiał się napocić, jak widział, jak blisko ta piłka przechodzi obok bramki. Na szczęście dla niego nie wpadła do bramki. Teraz Kamyk przejmuje piłkę. Pomóż mi tu ktoś do jasnej cholery, no! Nie widzicie, że jakiś... No bierz tą piłkę! Co oni grają, ci zawodnicy? Niesamowite, jestem mega sfrustrowany na poziom, jaki prezentują moi koledzy z zespołu. Zabieram piłkę w 90 minucie. Powinna iść kontra i nikt nie idzie za akcją. Tak nie może być, że ja walczę na boisku, a nikt więcej ze mną nie chce na tym boisku walczyć. No, mogę mieć ocenę słabą, mogę mieć jakieś dobre strzały, ale to nie zmienia faktu, że takie akcje, oni powinni mi pomagać. Powinni podejść chociaż jeden, dwóch zawodników w takiej akcji. A tu ja nie miałem już siły, bo biegałem całe 90 minut. No i nic z tego nie wyszło. Jeszcze okienko transferowe po tym. No zobaczymy, jakie wydatki będą miały kluby z ekstraklasy. Natomiast no,
tutaj widzę, Górnik coś tam robi. No i tak naprawdę to nic więcej, 130 tysięcy wydane, Bolasie zostaje, tutaj mało mnie to interesuje, BPL jakaś, to jeszcze nie moje progi. Ja skupiam się na Ekstraklasie, Mytkowski w Jadze, Wildozo przychodzi do Jagi, a odchodzi Mystkowski, dokładnie, tam jakieś grube transfery, Boswingwa, Junksekwa przychodzi do Korony, a my zobaczmy może koniec okienka transferowego, dobra, czy jakieś wzmocnienia przyszły do kontuzja na treningu? A, Kupczak, okej, Kupczak 2 miesiące, okej, nic tak naprawdę chyba nie sprowadziliśmy, czas na kolejne treningi i na jeszcze jeden meczyk dzisiaj, a dzisiaj zagramy sobie jeszcze jeden meczyk z, co tak długo, muszę aż z Jagą, ale muszę szybciej właśnie dodać wszystkie ćwiczenia i dzisiaj wszystko sobie przesymuluję. Symulujemy sobie wszystkie treningi, no nie poszło one najlepiej, coś tam wskoczyło, krycie i podkręcanie piłki wskoczyło, ale to tyle, no i gramy z Jagą ostatni mecz dzisiaj. No i teraz atak Jagielloni, poprzeczka, jeszcze jakieś tam zamieszanie, no i na szczęście nic z tego nie wychodzi, Smuczyński, teraz może być kontra, Kamyk i teraz indywidualnie trener widzę ofensywnie, ale fatalne podanie. Zagranie do mnie, wypuszczam, nie, czemu tak zagrał, co za patafian, jeszcze strzał, nie, broni bramkarz, ale z czemu on podawał do mnie, co on chciał zrobić, ja nie chciałem podania, natomiast ten strzał był precyzyjny, był dobry, no i bramkarz Jagielloni obronił to, no ale fatalnie to było podanie do tyłu, taką okazję wypracowałem i nic z tego, nie, po prostu nie. Kamyk do Licka, Licek, wysuń, strzał i gol! 1-0, 76. minuta, w końcu coś pograne. Licka wysuwa mi piłkę, a ja ze swojej słabszej lewej nogi umieszczam piłkę obok bramkarza i jest 1-0. No fatalne zachowanie bramkarza, ten strzał nie był mocny, nie był precyzyjny, no a on nie złapał tej piłki, nie, chyba nie spodziewał się strzału z pierwszej piłki. I Kamiński, Kamyk strzela bramkę w 76. minucie na 1-0. Czyżby to oznaczało 3 punkty w starciu z Jagiellonią? Oby tak. Kamyk jeszcze raz indywidualnie. Kamyk między dwóch. Kamyk, lewa noga, słupek dobi, obok bramki. Taka pusta bramka, Jarecki. On ma fatalne dzisiaj zagrania. No co to było? Pusta bramka, a on nie strzela. Nie strzela. Jarecki schodzi i to bardzo dobrze, że ten Jarecki schodzi, bo to, co on dzisiaj prezentował w tym spotkaniu, po prostu się w dupie nie mieści. Znowu Kamyk indywidualnie, już nie ma siły, Kamyk jeszcze podrybluje, Kamyk z daleka strzela i znowu Drąbkowski, czy jakkolwiek ten bramkarz ma na nazwisko, broni tą piłkę. Po raz kolejny, no już bliżej nie mogłem podejść, bo dwóch obrońców miałem na sobie, zmęczony masakrycznie jestem, jeszcze próba przedłużenia tej piłki do mnie, dobre zagranie, przed pole karne strzał, ale to pójdzie na kolejny rzut rożny, mam nadzieję, że tego meczu nie przegramy, wszystko mi tutaj rośnie w tym meczu, razem z Ego, no i próba kolejnej główki, no ale Frankowski, oby teraz Frankowski nie skontrował nas i to jest koniec tego spotkania, 1-0, ja zapewniam 3 punkty, no i teraz możliwe, że ludzie z Adidasa bądź z Nike po prostu zgłoszą się do mnie, ale muszę mieć ten fame na Instagramie, to o to wymagają, 3000 followersów na Instagramie musi być, żeby te korki były jakiekolwiek od Nike lub Adidasa, także no tutaj do was prośba, czy pomożecie Kamykowi wbić to, bo niewiele tak naprawdę brakuje, zobaczmy na tabelę po dzisiejszym odcinku, sezon. Zajmujemy 10. miejsce z 8 punktami, ale tak naprawdę niewiele nam brakuje. Jedno zwycięstwo i możemy z 10. miejsca wskoczyć na drugie. Tak naprawdę, zdobywając 11 punktów.
No, wszystko blisko w tabeli. Dwa zwycięstwa, dwa remisy, dwie porażki. Tak wygląda nasz bilans. No, z tak naprawdę z 8 punktami to równie dobrze możemy być na równi z Krakowią, czyli na 8 miejscu. W środku tabeli w każdym razie jesteśmy. No i mam nadzieję, że w kolejnym odcinku trzy zwycięstwa dadzą nam górę tabeli. To było na tyle. Zagłębie Lublin i Legia Warszawa zamyka tabelę. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Do kolejnego odcinka. Na razie.